Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Minecraft. Ojejku, dawno nie mówiłem tego tytułu, po raz chyba enty już na tym kanale, od dawien dawna. I teraz pewnie się zastanawiacie, ej pomidor, zaraz, czy to jest jakieś święto? Ostatnio nagrałeś Minecrafta, wrzuciłeś odcinek. Co się teraz dzieje z tobą? Co to za kolejny odcinek? Przecież ta seria miała tak martwa, że normalnie, kurde, można było spokojnie powiedzieć, że kolejny grób będzie zahaczać. Otóż tamten odcinek, co oglądaliście, jak mogliście zauważyć, a jeżeli nie zauważyliście, to tutaj prawdopodobnie może screen się pojawi. To był odcinek, który nagrałem w lutym i ja praktycznie pół roku nie grałem na tym save'ie, więc trochę nie pamiętam, co robiłem ostatnimi czasy. Znaczy, mniej więcej pamiętam. Pamiętam to, że chciałem ten cały... o właśnie, tą całą plantację tutaj fajnie ogarnąć. Bo, jak widzicie, no, syfkiła i mogiła tutaj jest. Ale stwierdziłem, że w sumie dzisiaj się tym nie zajmiemy, ponieważ to, myślę, że specjalny odcinek do tego będzie. Prawdopodobnie nawet livestream zrobimy, gdzie będziemy tutaj upiększali sobie ten teren. Oczywiście, jako że to będzie w ramach odcinka i w ramach serii, to zapis takiego streama oczywiście zostanie na publicznym. Zresztą ja zwykle zostałem live streamie na publicznym, tak więc ja... Ale. Ponieważ tutaj mamy plantację, to dzisiaj zbudujemy sobie magazyn. Ponieważ tutaj mamy dosyć taki fajny teren, tutaj bym mógł co jedynie sobie odgrodzić i zrobić jakąś taką bramkę. Czemu by nie? Więc dzisiaj zabieramy się za magazyn, moi kochani, wspaniali widzowie, którzy tęsknili tak samo jak ja za tą serią, więc bez zbędnego przedłużania udajemy się zatem na pustynię, a raczej na plażę, żeby sobie tutaj piasek ogarnąć. I przy okazji zróbmy porządek w tym inwentarzu, bo naprawdę wygląda tutaj bardzo, ale to bardzo źle. Zanim ktokolwiek mi powie, po co ja chcę robić magazyn, ujmę to tak. Mam sporo materiałów, które w zasadzie powinno się je wrzucić do jakiejś skrzynki. Prawda jest taka, że to mi się po tych skrzynkach, że tak powiem, gnije, a ja wolałbym mieć porządek. I taka jest prawda. Więc zróbmy sobie porządek. Tutaj sobie powstawmy rzeczy, które będą mi przydatne later. A za ten czas... Za ten czas trzeba będzie sobie ogarnąć piaseczek, piasenia. Piasenia, piasunio. Wiecie, Andrzej Piaseczny. Tak, jeszcze nie robię żadnych zadań z waszej strony, ponieważ dzisiaj chcę jeszcze sobie wyznaczyć od siebie zadanko, czyli mianowicie ten magazyn. Ale jeżeli jesteście chętni, to pod tym odcinkiem możecie napisać jakieś zadanka od was, to ja z chęcią poczytam i wymyślimy sobie coś. O, moja tutaj prowizoryczna budowla. Domek odwrócony. Że tak powiem. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tu widzę, że mamy podpunkt. To miała być taka moja baza tutaj. W sumie w przyszłości może coś z tego się stanie. Z tego podpunktu. Co wy na to? Można takie coś ogarnąć. Tutaj mamy jaskinię. Tam jeszcze nie byłem, więc trzeba będzie się kiedyś na jakieś łowy wybrać. I czemu mi takie FPS-y cholernie spadają? To mnie zastanawia. Dobra, never mind. Pewnie dlatego, że powinna być mgła włączona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Tutaj mamy oczywiście moss stone, a raczej kamień porośnięty. Kamień porośnięty mchem. Bardzo swoją drogą lubię moss stone. Kiedyś ja miałem zajawkę na zbieranie tego kamienia. Wiecie co? Może zrobię jedną rzecz i faktycznie włączę sobie tutaj mgłę. Weźmy, ustawmy na może 6. I lecimy. Wydobywamy kamień. Kamień? Piasek! Jezus Maria! Dobra, never mind. W zasadzie to nie wiem... Kurde, widzicie? To jest powód, dla którego wracam po tak długim czasie do tej serii. Nie rozumiem, po co ja w ogóle idę, skoro tam już jeden piasek się przetapia, a przecież ten piasek można... może nam posłużyć jako... wiecie, ustawienie szkiełek jako takie, powiedzmy, mini obserwatorium. A mówiąc o obserwatorium i jakichś wieżach, to prawdopodobnie będziemy zabierali się w tej serii również za budowę jakichś wież.
jakiejś wieży. I tak, zanim ktokolwiek powie, Pomidor, ty teraz tak wracasz do tej serii, a i tak potem o niej zapomnisz. Nie będę tak ukrywał, że takie coś może się wydarzyć, aczkolwiek będę starał się tę serię prowadzić na bieżąco. Bo teraz trochę tych serii się namnożyło, no mamy tam ten ostatni maraton Crasha, który chcę bardzo skończyć, jeszcze Crash to Insanity, który powinien być w niedzielę skończony, ale czy ja go nagram, to jest kwestia już inna. Co tam jeszcze dalej mamy? Minecraft, Dog's Life, Sly, Rayman Redemption. No trochę tych serii się namnożyło teraz na kanale, więc yeah. Dobra, jak się tam przy to... Czy ja naprawdę jestem taki głupi i ja nie wstawiłem... Dobra, nie, proszę, nie. Proszę, to się nie dzieje naprawdę, to się po prostu nie dzieje naprawdę, what the fuck. Co ja dzisiaj odwalam? Jaki ja zakręcony jestem? Dobra, to teraz może przeczekajmy, aż się te 6 szkiełek tutaj nam utworzy z tego piasku. Okej, mamy co nasze. Teraz stwórzmy sobie szkło płaskie. Oczywiście, że tak. Mamy oczywiście też różne kolory tych szkieł, ale ja raczej pozostanę przy tym domyślnym. Bo why not? Dobra, tutaj mamy plantację naszą, więc teraz idźmy tutaj. I ogrodźmy co trzeba, więc... Pyk, 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 pyk. Pozbądźmy się tego. Pyk, 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 pyk. No. Dokładnie tak, o to mi chodziło. To trzeba będzie zamurować. Chyba, że... Tutaj zostawimy sobie taką klapę i spuścimy tam na dół. O, to też jest dobry pomysł. Dobra, zatem. Co ja chcę tutaj zrobić? Jak ja chcę to zagospodarować? Przede wszystkim kraty myślę, że możemy już sobie zdjąć, bo to jest magazyn, a nie jakieś tutaj, kurde, gówienko. I będzie można wymienić to na deski. Taki drewniany w sumie bardziej, jeżeli chodzi o ściany, magazyn. Ale najpierw koncepcja, jak ja to chcę, żeby wyglądało, więc tak, niszczymy sobie tu, siekiery nie mam, oczywiście, że nie, no bo po co? Dobra, mam jednak siekierę kamienną, która nie wiem na ile mi będzie starczać, ale przypuśćmy na to, jak ja chcę tutaj zrobić. Więc tak, powiedzmy, że zniszczymy sobie to. Teraz niszczmy to. Niszczmy ten kamień, niszczmy, ponieważ kilofa też nie wziąłem, bo po co? Przecież na nic to nie będzie potrzebne. I tutaj byśmy postawili pierwszą skrzynkę, tutaj byłaby przerwa, tutaj byłaby druga skrzynka. O! Ale bez tych. Dobra, wiecie co? Lepiej się na to przygotuję, więc zaraz wracam. No dobra, ja jestem z powrotem. Teraz zaczynamy zabieramy się za przerabianie tego, co chciałem, więc dobra. Jeszcze raz, tutaj byłaby skrzynka, więc teraz będziemy musieli tutaj poniszczyć, co trzeba. W ogóle zmieńmy na te deski, bo będzie o wiele lepiej. Przynajmniej będzie tak przytulniej bardziej w tym magazynie. A dlaczego... Czy ten w ogóle magazyn będzie miał sporo skrzynek? Tak, będzie miał sporo skrzynek, dlatego że... Prawda jest taka, że... Sporo itemów mogę do tego czasu przyprowadzić i prawda jest taka, że lepiej mieć więcej niż mniej. Czy będę chciał robić taki magazyn, nie wiem, trzyskrzynkowy? Nie wiem, szczerze. To jest doskonałe pytanie. Mógłbym spróbować coś takiego zrobić, bo czemu by nie, ale czy to się będzie opłacać? To jest dobre pytanie. Z drugiej strony, jeżeli bym poszedł na jakąś wyprawę i bym chciał, kurde, mieć sporo itemów, to mogłoby to się przydać. Tutaj, tutaj i tutaj. No tak, to mogłoby się przydać. Więc robimy coś takiego na razie. Tak. I teraz to samo powtarzamy tutaj. Czyli skrzynka będzie tutaj.
Skrzynka tutaj, tutaj i tutaj. Czyli teraz tak, jak tutaj mamy tak, to tutaj robimy tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. O! Tak, tak, No, ej, dobrze, właśnie taka koncepcja mi się podoba, bardzo mi się to podoba, finally, jak to mawiają. Finally, dobrze, dobrze. Świetnie, bardzo mi się podoba i taka koncepcja będzie i po jednej i po drugiej stronie, żebyśmy mogli tutaj sobie te skrzynki postawiać, ale zanim jednak to zrobimy, to trzeba będzie jeszcze jakieś takie małe oznaczenie zrobić, więc tym samym trzeba będzie tutaj jeszcze jakoś zastąpić to deskami, żeby było wiadomo, że tu już zaczyna się magazyn. Plus będę musiał obrazki zrobić, żeby tutaj przykładowo, jak będą tutaj rządki trzech skrzynek, co nie, czyli tutaj, tutaj i tutaj, to zrobimy tak, że na przykład to będzie rządek skrzyni na kamienie, tu będzie na dirt, tu jakieś rzeczy z kopalni, tu przykładowo coś jeszcze innego, wiecie o co mi chodzi. Przynajmniej taką mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Bo jak nie wiecie, no to lipa trochę. Ale już mam rozkminę, jak to zrobić, więc sądzę, że to już jest tylko kwestia w zasadzie paru minut, paru praktycznie machnięć i mamy zrobione. Dobra, to zrobimy sobie craftinga. Crafting table. Bo nie chce mi się latać do góry, bo trochę jest to monotonne, więc stwórzmy sobie już tutaj, niech będzie. I zróbmy sobie dwa nowe kilofy, bo dwa myślę, że się nam co najmniej przydadzą jeszcze. Więc dobra, tu wstawiamy pochodnie. Deski. I tak jest, taki sam manewr powtarzamy jeszcze tutaj. Niszczymy. Ciekawe ile skrzynek tutaj będzie. Dobra, więc tu będzie 6, tu będzie kolejne 6, to jest 12. I teraz tak, pyk. 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 Jedziemy z koksem. Pyk. Dobra. I tam jeszcze, dokładnie. Dobra, o to chodzi, tutaj, tutaj i tutaj, czyli, no może nie tak. No, 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 właśnie taka koncepcja mi się podoba. O! Super. W ogóle powiem wam, że po raz pierwszy taki magazyn robię, bo ja zawsze miałem inny schemat, jeżeli chodzi o magazyny, ale to tam w swoim czasie wam kiedyś może pokażę, jak ja miałem schemat na budowlę magazynów. No dobra, to co? Lecimy dalej z koksem, bijemy kolejne drewno. Znaczy zbijamy, a nie bijemy. Jezus Maria, jak to brzmi dziwnie. Czuję się jakbym właśnie takie, wiecie, bardzo JJ Jokerowe budowle robił, a jak nie JJ Jokerowe, to takie CTSG-kowe, nie wiem jak to się odmienia. Wiecie, CTSG taki youtuber, który też zasłynął z Minecrafta. Jeden z nielicznych, których oglądałem, bo ja za czasów jakby swojej młodości to dużo oglądałem. Kogo ja oglądałem z tych Minecraftowych youtuberów? JJ Joker to na pewno, bo przygody z Minecraft to jest kultowa seria na polskim YouTubie. I to praktycznie każda, no może nie każda, ale większość osób wam o tym powie. To jest taka trochę kultowa seria. Bo JJ z tego tak trochę zasłynął, nie powiem, że nie.
CTSG, czyli kanciastowa codzienność, kanciastowa dolina, tak, dobrze pamiętam. Magdalena Maria Monika, no Madzie to chyba większość osób kojarzy. Może nie tyle co z Minecrafta, ale też z takich serii jak Simsy. Na przykład, Madzia też fajnie Simsy prowadzi swoją drogą. Tam podróże z tym Shio, bo Shio wiem, że też robił Minecrafta. Buraczek Cebulaczek to też jest w ogóle kultowa postać, mega szanuję Buraczka Cebulaczka, albo Brzydki Burak. I w zasadzie to kto tam jeszcze był? Kiedyś oglądałem tego, Juniora i Zachę. Zacha Czaj, dokładnie. To byli dwójka takich spoko ziomków, co robili dziennik survivalu, coś takiego. Ta seria się tak nazywała. Mega mi się też to przyjemnie oglądało. Kogoś jeszcze tam chyba oglądałem, albo to już tyle było. Było też takich youtuberów, nie pamiętam jak oni się nazywali. Oni robili taką serię trzech takich, czy tam dwóch takich, co przeżyło w Minecraft, czy coś takiego. Czy tam co... Nie pamiętam, oni mieli kiedyś takie mega kultowe intro. Nie pamiętam jak oni się nazywali, ale wiem, że też byłem mega fanem ich serii. Nie wiem co się z nimi stało, tak szczerze. Czy to było dwóch takich? Już nie pamiętam w sumie. Dobra, ruda miedzi. Miedź. Śmieć. He? Dobra. Trochę za daleko poleciałem. Ale tutaj już mogę to zrobić. Oczywiście, że tak. Okej. Teraz będzie tak. No. I o to chodziło. Pięknie. Podoba się mnie. I proszę bardzo. I taki oto sposób będziemy mieli pierwszą stronę zrobioną. Pyk, pyk. Więc jak przykładowo będę chciał sobie tutaj wejść i zobaczyć co tam z tyłu jest, to po prostu będę mógł sobie tak jakoś wejść do, między skrzynkami i klik i tyle. Tak to się ładnie wszystko prezentuje, aczkolwiek tutaj się brzydko prezentuje, bo trochę za daleko poleciałem. O, muzyka leci. Proszę, proszę. Tak, wszystko pod pochodniami jest systematycznie i symetrycznie przy okazji zrobione, pięknie. I to samo trzeba będzie tutaj zrobić, czyli tą ściankę trzeba będzie zbić. Nie, naprawdę powiem wam szczerze, jestem geniuszem, to jest czysty geniusz to co się tutaj odwala, nie? Pytanie jak bardzo to będzie symetryczne z tym tutaj. Bo ja miałem kiedyś tendencję do robienia bardzo niesymetrycznych budowli, jeżeli mam być szczery. Dobra, lecimy. Tu będzie skrzynka. Tu będzie skrzynka. I teraz tam będzie, dobra, okej. Mój ulubiony traczek swoją drogą z Minecrafta. Teraz może zniszczmy, czy dobrze? Tak, dobrze. Teraz powinno być tutaj właśnie ten. Nie. Oddalone. Tutaj będzie ścianka. Dobrze.
za daleko. Okej, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak jak chciałem. A wiecie co, zróbmy coś takiego, że tutaj będziemy właśnie, o, coś takiego mieli, czyli takie dziurki będą między tym. Czemu nie? Widzicie? Można? Można. No proszę. Akurat mi się kilof zepsuł. No i widzicie, jak to ładnie można wszystko pogodzić. Tak to właśnie wygląda i tak to właśnie jest, moi kochani. Tak to właśnie jest. Dobra. No i tutaj jeszcze. Okej. No, nie widzicie? Trochę kreatywności i już mamy, kurde, piękną budowlę. A to wszystko jest tak naprawdę z gotowej jaskini zrobione. Nic tutaj nie jest, wiecie, wyaktorzonego czy coś. Tu wszystko jest robione z gotowej jaskini. Dokładnie tak. Chodzimy tutaj i niszczymy sobie ściankę. No. Pochodnie. O. A teraz to są chyba zwykłe kamienne, co nie? Tak, zwykłe. I teraz naprawimy to, co było zepsute i będzie lepiej to wyglądać. No i widzicie? Oceńcie sobie sami, jak to według was może wyglądać, bo mi się mega to podoba. Mega mi się podoba magazyn od tej strony i teraz jedyne, co zrobimy, to skrzynki sobie narobimy, tak więc... Zaraz się z wami zobaczę i pokażę wam, jak to będzie wyglądać w praktyce. No dobrze, moi kochani. Oto, powiedzmy, efekt końcowy mojej budowli. Oczywiście to jest na razie w fazie beta. Jak widzicie, mamy tutaj... Jak wejdziemy do magazynu, to od lewej strony mamy tutaj 100 skrzynek. I właśnie tak chcę, żeby to wszystko wyglądało. Aczkolwiek... Jeszcze zostaje tutaj ta strona, którą trzeba trochę zagospodarować, więc trzeba będzie tutaj też i skrzynki dorobić, ale tak mniej więcej właśnie wygląda wizja mojego magazynu, która jest zaraz obok właśnie plantacji. Napiszcie, co sądzicie na temat tego, jak to się wszystko prezentuje, bo oczywiście możecie również jakieś swoje zastrzeżenia poddać co do
tej budowli, bo ja na polskim YouTubie widziałem, że ludzie różnie budowali magazyny i uważam, że coś takiego to jest strzał w dziesiątkę, jak to mawiają. Nie będę wam już pokazywał tego, jak tutaj po lewej stronie będę robił kolejne, jakby wiecie, poszerzenie. Bo jeszcze też nie chcę tutaj trafić na tę plantację, a bądźmy sobie szczerzy, że trzeba będzie zrobić livestream, gdzie będziemy u góry też tam na kolejnym piętrze robić kolejne piętro jakby z plantacją i jeszcze kolejne piętro na dole, żeby też tam posadzić jakieś sobie nasionka. Nie wiem, co zrobić z tym i z tym, więc jeżeli chcecie, to możecie mi napisać, co z tymi dwoma korytarzami zrobić, jak je zagospodarować. Bo tutaj już mamy sobie, kurde, pięknie przyszykowany magazynek, nie powiem, że nie. Tutaj jeszcze oczywiście sobie drzwiczki wstawimy jakieś i jak będę chciał kiedyś sobie wyjść na jaskinię, to po prostu sobie klik i idę na jaskinię. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka z Minecraft. Pół godziny, myślę, że to jest dobry wynik. Napiszcie, co sądzicie na temat tego odcinka i cieszycie się, że ta seria co jakiś czas tam sobie wraca oczywiście. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecraft i nie tylko. Ja będę starał się tutaj jakieś jeszcze pomysły ogarnąć, żeby powiedzmy, wiecie, zagospodarować pewne pomieszczenia. Tutaj na przykład w ogóle też jest ciekawe pomieszczonko, co można z nim zrobić oczywiście. I co? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo! Pa, pa!